Witam Was serdecznie ponownie. Ponieważ będzie to film na weekend, to postanowiłam dla Was zrobić taki film, który bardzo Was relaksuje. Być może będziecie chciały też robić sobie, tak jak ja, częściej wieczorne spa. Uważam, że to jest doskonały sposób, żeby zwyczajnie się rozluźnić, poczuć się fantastycznie i przynajmniej raz w tygodniu poświęcić sobie te 40 minut i naprawdę dogłębnie się zrelaksować, zarezerwować dla siebie i tylko dla siebie swoją łazienkę, wygonić dzieci, psy, mężów, chłopaków i po prostu mieć tą godzinę dla siebie. I tak myślałam, że przygotuję dla Was może taki mały haul, ale jak oglądałam wszystkie właśnie swoje ostatnie nowości, to zwróciłam uwagę, że one wprost są idealne do takiego domowego spa. Dlatego dzisiaj wszystkie nowości, które Wam pokażę, bo będzie to haul zdecydowanie z nowościami, chociaż będę Wam przypominała też różne produkty, które po prostu lubię, których używam. Także jeżeli macie ochotę zanurzyć się w film pełen relaksu, ładnych zapachów, to zapraszam Was oczywiście serdecznie do oglądania. A jeżeli macie ochotę, to zachęcam też do wciśnięcia dzwoneczka i subskrypcji kanału, bo wtedy dostaniecie powiadomienia o każdym moim kolejnym filmie. I od czego zaczniemy? Oczywiście zaczniemy od demakijażu, ponieważ jest to najbardziej potrzebny etap, jeżeli chodzi o właściwą pielęgnację skóry, ale może to być też fantastyczny etap relaksu dla skóry i masażu, dlatego że bardzo duża część produktów nadaje się również do masażu, od razu do masażu skóry, także po dokładnym demakijażu może możecie wrócić z danym produktem i wykonać sobie po prostu masaż, co doskonale rozluźni mięśnie, przygotuje do pozostałych etapów, czyli etapów pielęgnacyjnych, ale też jeżeli będziecie robić jakieś maski, albo jeżeli będziecie po prostu już nakładały pielęgnację, to będzie to po prostu doskonałe uzupełnienie. I tu nawet bym radziła robić to nie tylko raz w tygodniu, kiedy robicie sobie domowe spa, ale nawet codziennie. I tu przede mną jest taka właśnie grupa produktów, które się idealnie do tego nadają. I są to oczywiście balsamy i oleje do demakijażu. I nie będę omawiała oczywiście wszystkich, chciałam pokazać Wam tylko te, które, przypomnieć Wam te, które pokazywałam ostatnio, pokazać Wam moich ulubieńców i omówić nowości, dlatego że tak jak mówiłam, no w tym filmie po prostu będą nowości. Może zacznę od produktów, o których już mówiłam, bo myślę, że naprawdę warto je przypomnieć i będzie to na przykład Grape Seed Butter Cleanser z marki Antipodes. Z tą marką jest oddzielny film, są omówione przeze mnie naprawdę chyba no, sporo produktów, nie wszystkie, ale sporo, natomiast ten produkt, tak jak wiecie, niesamowicie mi się spodobał. I to jest taki bardzo bogaty cleanser, który zawiera właśnie ten kompleks Vinanza Grape, również harakeke i również hibiskus. Pachnie przepięknie i dokładnie jest to tego typu produkt, o którym mówiłam, czyli idealnie wprost nadaje się do masażu twarzy, nie tylko do demakijażu, ale również do masażu. Wszystkie te produkty oczywiście są produktami, które nie emulgują na skórze i w związku z tym one się po prostu do tego masażu doskonale nadają, dlatego że pozostawiają na skórze taką dosyć gęstą, oleistą powłoczkę. To jest jeden z moich ukochanych produktów do tego. Drugi, który bardzo lubię, ale niestety jest super drogi, jest to marka Omorowica. To pokazuję Wam po prostu to tylko, dlatego że naprawdę bardzo go lubię. Może ktoś się kiedyś zastanawiał, czy warto go kupić. Również przepięknie pachnie. Jest to taki dosyć dziwny zapach. Ale bardzo mi się ten balsam też do makijażu podoba, natomiast myślę, że bardziej opłacalne cenowo jest zdecydowanie Antipodes. Ale mam jeszcze nowość z polskiej marki, o której już mówiłam na kanale, również był z nią oddzielny film, przetestowałam wszystkie produkty. I oczywiście jest to marka Veoli Botanica. I tutaj mam jej nowość, która według mnie jest naprawdę fantastyczna i też jakby nie zabija kieszeni. Jest to taki olej do demakijażu, dwa w jednym, który nazywa się Squeeze and Orange. Tutaj akurat trzymam w ręku takie wielkie pudełko, dlatego że marka pakuje od razu Wam z olejkiem taki śliczny ręczniczek. Także tutaj w tym pudełeczku po prostu jest takie dwa w jednym, ręczniczek plus właśnie olejek do demakijażu. Przepięknie pachnie. Ja tutaj nie będę go wyciskała, bo się boję, że się po prostu obleję. Ale jest to taki bardzo gęsty olej do demakijażu. Nie zauważyłam tego też wcześniej, a tutaj na dnie są kawałki pomarańczy. Tak jak w przypadku olejku do kąpieli, który dzisiaj też Wam przypomnę,
Po prostu macie tutaj kawałeczki pomarańczy na dnie. I co jest też bardzo ciekawe, ten olejek marka poleca do pielęgnacji twarzy, skóry tłustej i mieszanej. Niezwykle lekki i nie zapycha porów, dokładnie ją oczyszcza i reguluje procesy nadmiernego wydzielania sebum. To, o czym Wam często mówię, jeżeli chodzi właśnie o używanie olejków i olei przy skórach tłustych, właśnie i mieszanych, i oleistych. Naprawdę ureguluje to po prostu wydzielanie sebum na Waszej twarzy. I jest to połączenie wysokiej klasy olejów i lekkiego emulgatora. Jest ekstrakt z owoców aceroli, jest olej winogronowy, olej jojoba, olej arganowy, również olej sezamowy. Także jest to bardzo bogaty, odżywczy, regenerujący olej do twarzy. I on również jest olejem polecanym do masażu, także on się rewelacyjnie przy masażu sprawdza. Nakładacie po prostu go na dłonie i zwyczajnie wykonujecie sobie masaż. Masaż również szyi, dekoltu. Masujcie się aż do sutków. I masujcie również całą twarz. Naprawdę masaż niesamowicie poprawia cyrkulację krwi, w związku z tym koloryt skóry jest lepszy, w związku z tym wchłanianie się kosmetyków będzie dużo lepsze, w związku z tym Wasze mięśnie będą rozluźnione i będziecie miały pogodniejszy i ładniejszy wyraz twarzy, ale również zobaczycie, że twarz zaczyna się po prostu unosić, ma bardzo ładny kształt i jest bardziej wyrzeźbiona. To naprawdę wszystko się dzieje, jeżeli regularnie robicie masaż. Również znikają opuchlizny, nie będziecie miały takiej, wiecie, twarzy, która jest opuchnięta. Również ma to wpływ oczywiście na skórę wokół oka, na uniesienie linii brwi. Masaż jest rewelacyjny, więc gorąco Was do tego zachęcam i bardzo się cieszę, że ten olejek akurat również do tego masażu się nadaje. Natomiast w przypadku demakijażu oczywiście moczycie ten ręczniczek ciepłą wodą i ściągacie po prostu cały makijaż, to jest bardzo przyjemne. Ręczniczek oczywiście później można uprać i użyć go sobie ponownie. Mam coś tutaj jeszcze, co dopiero zaczęłam testować, ale chciałam już z Wami się podzielić, że mam to, dlatego że mówiłam Wam kiedyś, że jeżeli tylko nadarzy się taka okazja, to będę testować oczywiście. I mówię tutaj o szczoteczce sonicznej Foreo Luna. Akurat ja mam Foreo Luna Play, czyli taką szczotkę, która po prostu jest dla osób, które być może chcą ją przetestować, dlatego że ona będzie działała tylko do 100 użyć. Tak mi się wydaje, że ona jest na 100 użyć i to jest taki piękny, nowy kolor, który jest związany z latem. On się dokładnie nazywa Sunflower Yellow. Rzeczywiście jest przepiękny, naprawdę kolor. Jest piękny, tu kamera go przekłamuje, dlatego że on jest taki pomarańczowo-żółty, nie taki jaskrawo-żółty, jak widzicie. No i na razie powiem Wam, no jestem w trakcie testów, trochę nawet nie wiem, co powiedzieć, bo testuję tą szczoteczkę i działa, oczywiście działa, bardzo ładnie oczyszcza skórę. Używam też ją ze specjalnym takim żelem, taką pianką Foreo, którą też dostałam do przetestowania. Ale na razie po prostu nie chciałabym mówić za dużo, dlatego że to są dla mnie dosłownie pierwsze tygodnie jej używania. Jest bardzo delikatna. I tutaj nie wiem, czy Luna Play też ma różne rodzaje tych wypustek. Te wydają się być bardzo delikatne. Tutaj jest jeszcze jedna taka grubsza, bardziej twarda pewnie do oczyszczania okolic nosa. Także chciałabym dać Wam znać po prostu, jak ta szczotka działa, jak się u mnie sprawdziła. Także proszę Was też o to, żebyście pisały, jak się u Was taka szczoteczka sprawdza, co Wy o niej myślicie. Czy to jest fajny sposób na pielęgnację skóry, na demakijaż, czy też nie. Także piszcie pod spodem, jestem bardzo ciekawa, co myślicie o Lunie. Natomiast coś, co przetestowałam już bardzo dogłębnie i co od lat jest takim moim ulubieńcem, jeżeli chodzi o oczyszczanie, na przykład robienie masek również takich peelingujących z drobinkami, to są gąbki konjac. Tutaj akurat mam gąbkę marki Matisse, mam gąbeczkę z Yves Rocher, która jest świetna i też bardzo je lubię. I jestem też bardzo ciekawa tej gąbki, dlatego że tej nigdy nie używałam, to jest Dollface Pretty Puff i akurat ona zawiera też ekstrakt z róży, także będzie to taka nawilżająca wersja. Natomiast ta z Matisse jest taka klasyczna wersja, ale co mi się też podoba, że to jest duża gąbka, więc ona na pewno będzie dobra też do ciała. Także możecie masować nią ramiona, dekolt i dzięki temu po prostu skóra będzie niesamowicie gładka. Gąbki konjac nadają się też świetnie do demakijażu, nadają się właśnie, tak jak mówiłam, do masek, do masażu. Także dla mnie jest to świetny sposób, tani sposób na naprawdę piękną skórę. Także nie zapominajcie nigdy o gąbkach konjac i myślę, że każda z nas powinna taką gąbeczkę mieć. Kolejnym niesamowicie ważnym etapem, jeżeli chodzi o pielęgnację skóry, dla mnie jest nawadnianie i nawilżanie.
i zawsze pokazuję Wam mnóstwo tego typu kosmetyków, toników, esencji, jakichś takich właśnie lekkich lotionów i kolejny produkt jest dla mnie całkowitą nowością. Marka, której nigdy w życiu nie testowałam, natomiast dużo o niej słyszałam, bo to jest bardzo popularna marka francuska, przynajmniej ja przez wiele lat jakby widziałam, że gdzieś ona tam się pojawiała. I tutaj mówię o marce Matisse, nie wiem czy o niej słyszałyście. Tu akurat w ręku trzymam produkt z linii Response Corrective. Jest to Hyaluronic Performance Toner. Natomiast nie nazwałabym go tonerem, tylko nazwałabym go zdecydowanie esencją. Jest to naprawdę świetny, świetny tonik, esencja do pielęgnacji skóry. I on od razu zobaczycie, że ma taką bardzo specyficzną konsystencję, że ona nie jest wodnista, tylko jest ta konsystencja, która jest lekko żelowa, dlatego że tutaj w składzie jest bardzo wysokiej jakości kwas hialuronowy, ale również jest tutaj czarny kawior. I tak jak widzicie, możecie wklepywać sobie tą esencję na makijaż. Zresztą powiem, że każdą pewnie możecie. I dzięki temu twarz ma od razu niesamowicie piękny glow. Ja naprawdę powiem Wam, że jestem bardzo zaskoczona tym tonikiem, bo toniki z reguły na bazie kwasu hialuronowego rzadko jest tak, że ja je lubię, bo nie każdy kwas hialuronowy mi się po prostu podoba. Ale tutaj połączenie właśnie tego kwasu z czarnym kawiorem naprawdę jest świetne. Ten tonik po prostu jest świetny i wiem, że to jest jeden z bestsellerów marki. Bardzo się cieszę w związku z tym, że mogę go przetestować. Jest to zdecydowanie też produkt do skóry dojrzałej. Oczywiście może być do każdego typu skóry w każdym wieku, nie mówię, że to musi być skóra dojrzała, ale ze względu na składniki, ze względu na to, jak on działa, to głównie będzie powodował to, że na pewno będziecie widziały, że skóra będzie nawodniona, nawilżona od środka, że spłycą się te drobne zmarszczki, że będzie wygładzona, będzie bardziej elastyczna, poprawi się koloryt. I ten tonik, czy też lotion możecie zastosować sobie w wannie przy robieniu właśnie maski tonikowej. Mówię często o tych maskach tonikowych, bo to jest genialny sposób, który odściągnęłam od koreanek, żeby mieć naprawdę lśniącą i nawodnioną skórę. To jest właśnie maska tonikowa. Musicie tylko mieć specjalne waciki koreańskie, bo niestety nie każde waciki się nadają, ale również może być to taka maska w płachcie, którą po prostu kupujecie, takie jednorazowe, nienasączone maseczki bawełniane. Nakładacie sobie bardzo dużo tego lotionu w zagłębienie dłoni, nasączacie tą maseczkę i nakładacie na twarz i jest to również fantastyczny sposób, żeby skóra naprawdę wyglądała bardzo, bardzo dobrze. Mam nadzieję w ogóle, że robicie maseczki tonikowe. Ja tylko przypomnę jeszcze płatki, które Wam polecałam, to oczywiście są płatki Pyeongchang Yul, dlatego że naprawdę one są świetne. Są bardzo cienkie, są bardzo wydajne. Ja też kupiłam płateczki w Japonii, ale ponieważ no, jest trudna dostępność, takie najlepsze pięciowarstwowe, no to jeszcze polecam Wam płatki Klairs, które też dostaniecie w Polsce bez problemu. Tutaj akurat są dwa rodzaje płatków. Jedne są do makijażu, a drugie są właśnie do nawilżania skóry. Wtedy one są takie z takiej innej bawełny. No i ja takich płatków nie używam tak po prostu do makijażu, tylko zawsze używam właśnie ich do masek tonikowych. Po prostu je sobie odkładam takie pudełko i pamiętam o tym, że mogę sobie zrobić w każdym momencie maskę tonikową właśnie z esencji albo z jakiegoś bardzo dobrej jakości toniku. Naprawdę ten produkt mi się niesamowicie spodobał. Myślę, że będzie na pewno w ulubieńcach miesiąca. Kolejne produkty to jest coś, co bardzo lubicie, a mianowicie jest to pielęgnacja skóry wokół oka. I mam dwa nowe produkty, jeden i drugi jest świetny. Są to produkty podobne do siebie, jeżeli chodzi o składy, dlatego że oba są olejkami, ale mają zupełnie inną konsystencję, inaczej się je aplikuje. Dlatego właśnie chciałam o nich dzisiaj opowiedzieć i może zacznę znowu od tego, o czym mówiłam w swoich ostatnio stories. To jest Keep an Eye on It, czyli znowu kolejna nowość z Woli Botanika. Jest to krem pod oczy, ale to nie jest krem pod oczy, to jest balsam olejkowy pod oczy. Ja tutaj zawsze jak go otwieram, to od razu mam ochotę go powąchać. Jeżeli znacie zapach olejku do ciała tej marki, to to jest bardzo podobny zapach, dlatego że tu jest olejek z pestek mani w tym balsamie. Przepięknie pachnie, pachnie tak ciepło, ciasteczkowo. I tak jak widzicie, ma on konsystencję takiego bardzo tłustego balsamu. I ja sobie oczywiście, że go trochę nałożę na skórę pod oczami. Po co to robię? Żeby Wam udowodnić, że to nie jest kosmetyk, który jest tak tłusty, że po prostu będziecie miał taką tłustą warstwę pod oczami. Absolutnie nie. Jest to coś takiego w rodzaju takiego masła pod oczy, które doskonale regeneruje skórę. Szczególnie bym polecała ten balsam do skóry suchej, odwodnionej,
dojrzałej oczywiście. Jest to skoncentrowany balsam anti-aging. Unikalna, jedwabista konsystencja balsamu. Tutaj są aktywne kwasy tłuszczowe, oczywiście nie takie, które zapychają skórę. Najwyższej jakości oleje, jojoba, z pestek malin i marchwi. I jest oczywiście kompleks Avenaplex, który pojawia się po prostu prawie w każdym kosmetyku tej marki. Więc jeżeli szukacie akurat takiego właśnie bardzo gęstego balsamu, który jest naprawdę ultra odżywczy, ale nie obciąża skóry, nie jest tłusty, dodatkowo przepięknie pachnie i według mnie może być stosowany również na dzień. Ja tutaj nie miałabym absolutnie żadnych zastrzeżeń, jeżeli chodzi o stosowanie tego kosmetyku na dzień, dlatego że tak jak widzicie, wklepałam go odrobinę na makijaż i to poprawi, po prostu zabezpieczy serum, które dzisiaj mam pod oczami. Także tego typu kosmetyki możecie stosować również w ten sposób. I to, co zauważyłam jeszcze, to doskonały na usta. Po prostu doskonały jako taki treściwy, regenerujący balsam nocny na usta. Także jest to drugie wykorzystanie tego typu kosmetyku. A następny kosmetyk jest to coś, na co bardzo, bardzo czekałam, bo już jak byłam w Japonii, to wiedziałam, że ten kosmetyk się pojawi, bo już on był wtedy tworzony, już była pełna receptura. No ale czekałam na to, aż pojawi się w sprzedaży. I tutaj mówię o olejku Bless Me pod oczy. Ten olejek w ogóle nazywa się Golden Eye. I tutaj w środku są zatopione takie wyraźne złote drobiny. W ogóle jeżeli znacie markę Bless Me, to wiecie, że oni po prostu mają takie złote drobiny również w swoim olejku do twarzy. Jest to naprawdę super wysokiej jakości olej do pielęgnacji. Jest fantastyczny pod oczy, ale zdradzę Wam też, że od razu jak dostałam go od Anety do przetestowania, to spytałam jej, czy mogę stosować go na twarz, bo te oleje są tak dobre. Powiedziała, że oczywiście, że tak. I ja go też uwielbiam stosować na twarz, kropelkę właśnie do pielęgnacji. I tutaj jest bardzo, bardzo bogaty skład. I teraz zawiera ono aż 17 naturalnych, organicznych składników. Oleje roślinne, botaniczne ekstrakty, olejki eteryczne, witaminy oraz minerały. Ma jedwabistą konsystencję, która natychmiast stapia się w skórę wokół oka, tworząc podwójną osłonę. Poprawia jędrność i elastyczność skóry, wzmacnia, regeneruje, działa przeciwzmarszczkowo i kojąco, optycznie wyrównuje koloryt skóry. Oczywiście też przepięknie pachnie, jak wszystkie kosmetyki Bless Me, ono po prostu ma naprawdę cudowny zapach. Zresztą dzisiaj będzie jeszcze jedna nowość z Bless Me, która jest najlepiej pachnącą nowością. Mogę to stwierdzić z całym przekonaniem. Chyba jeżeli chodzi o połowę tego roku. Po prostu tak to fantastycznie pachnie, ale to będzie później. Pamiętajcie, że skóra nawet jeżeli nie jest bardzo sucha, to ona tej regeneracji właśnie olejami potrzebuje. Także tutaj macie postać albo stałą, albo właśnie w postaci olejku. Także co lubicie bardziej. Obie nowości są, uważam, bardzo fajne. No tutaj możecie ten olejek stosować też do twarzy. Chociaż tam też pewnie byście mogły, jak sobie dobrze rozgrzejecie na dłoniach, natomiast myślę, że Bless Me po prostu jest w tym momencie wygodniejsza. Jeżeli chodzi jeszcze o produkty uzupełniające pielęgnację oczu, bo to powiedziałam Wam, że mam dwa produkty do pielęgnacji oczu, owszem, one były do pielęgnacji skóry wokół oka, ale w sumie ten produkt też jest do pielęgnacji skóry wokół oka i tutaj mówię o płatkach, które ostatnio też kupiłam. Są to płatki Gold Hydrogel Eye Patch. Dlaczego one mnie tak zainteresowały? Dlatego, że są złote, a ja jestem sroką. Jest to po prostu taki bardzo ciekawy skład, przede wszystkim dla skóry też dojrzałej pod oczami, ale znowu mówię, nie tylko, ale jeżeli macie zmarszczki, to on szczególnie będzie dobry. 5 Plus Golden Complex, tu jest złoto 24-karatowe i jest bardzo duże stężenie żeńszenia i dlatego właśnie na te płatki się zdecydowałam, bo żeńszeń dla mnie to jest składnik numer jeden, jeśli chodzi o pielęgnację antystarzeniową. Są gniazda jaskółki, jest kolagen i jest woda różana, co też, jak wiecie, bardzo, bardzo lubię. Opakowanie oczywiście jest też przepiękne, widzicie, złote, takie kuszące oko i to jest marka, która według mnie najlepiej na świecie robi płatki hydrożelowe pod oczy. One są po prostu rewelacyjne. Miałam, tak jak wiecie, dwa inne rodzaje tych płatków. Moje ukochane płatki, które też gorąco pragnę przypomnieć, już niestety je zużyłam, to jest Agave Cooling. To są płatki w takim niebieskim, pięknym kolorze. Rewelacyjne. I one są po prostu złote, są idealnie nasączone. To opakowanie, jeżeli będziecie stosowały je codziennie, starczy Wam na miesiąc, ale no myślę, że codziennie takich płatków się nie używa. Możecie się z nimi właśnie położyć do wanny na te pół godziny, 40 minut, one nie wysychają.
są bardzo przyjemne, można używać ich rano, można nimi zwalczyć opuchliznę, cienie pod oczami, dowilżyć skórę, ujędrnić. Tylko pamiętajcie, żeby po prostu ich nie zmywać, bo bez sensu jest zmywać taki produkt ze skóry. Trzeba tą pozostałość tej esencji na niej zostawić. Można jeszcze później oczywiście wklepać sobie krem. Tak jak wiecie, kocham maseczki, kocham maski wszelkiego rodzaju. Zrobiłam ostatnio film o maskach, także możecie sobie do niego po prostu zajrzeć. Ale szczególnym sentymentem obdarzam maseczki, które są maskami nocnymi. Ja po prostu uwielbiam maski nocne. Można wykorzystywać je zawsze w dwojaki sposób, czyli może być to wasza właśnie maseczka, kiedy kładziecie się do wanny i kiedy robicie sobie tylko nawilżenie skóry, potem ją zmywacie, ale nie trzeba tego robić. Można ją zostawić na całą noc. I może być to po prostu zwykła maska nawilżająca. I może przypomnę wam moje ulubione maski. Na pewno warto zwrócić uwagę na markę Pure Heals. Zawsze będę wam to powtarzała. Tu akurat mam maskę, którą uwielbiam. Jest to maseczka z akurat propolisem, to jest 80% propolisu. Ona się po prostu nazywa Propolis 80 Sleeping Pack. Uwielbiam tą maseczkę. Naprawdę, jeśli nigdy nie miałyście w ogóle Pure Heals, to lećcie do Hebe i kupujcie, albo kupujcie online. Tą markę naprawdę warto ze względu na przykład na te maseczki mieć. Jest po prostu świetna. Tutaj jest 100 ml i jest to maska w formie żelowej, więc ona jest bardzo wydajna, bardzo taka esencjonalna. A kolejną marką będzie oczywiście marka Huxley, Secret of Sahara Sleeping Mask Good Night. Również. Uwielbiam tą maseczkę, uwielbiam Huxleya, więc możecie też o tym pamiętać. Ale mam coś zupełnie nowego z marki Cosmetics i ta maska jest bardzo wyjątkowa, dlatego że ona łączy maskę nocną, maskę modelującą i taką maskę właśnie, którą nakładacie tylko na chwilę i też ją zmywacie. Jest to maska, która się nazywa BioShape. Bardzo mi się ta maseczka spodobała. Zresztą powiem wam, że jeżeli chodzi o Cosmetics, to rzadko co mi się nie podoba, raczej podoba mi się po prostu z tej marki wszystko. I tak jak w przypadku Cosmetics, jest to marka luksusowa, tak jak często powtarzam, kliniczna, czysta składowo, dlatego ona nie jest tania. Natomiast jest to maska, która jest bardzo, bardzo dobrej jakości. Ujędrniająca, odżywcza maska hamująca proces starzenia. To jest ekstrakt z kwiatów wiciokrzewu, z ziaren owsa, gliceryna roślinna, babka lancetowata, olejek z drzewa różanego, masło shi, witamina E, depantenol, allantoina. I pierwszym składnikiem jest lipopeptyd, który pobudza właśnie syntezę kolagenu. Dzięki temu ta maska intensywnie nawilża i poprawia mikrokrążenie. Zmniejsza oznaki starzenia, poprawia gęstość, elastyczność i nawodnienie skóry. Co mnie zaskoczyło w tej maseczce, to jest to, że ona jest taka jakby śliska pod palcami. I rzeczywiście skóra wygląda po prostu przepięknie po tej masce. Także jeżeli szukałobyście takiej luksusowej maski, która właśnie ujędrnia skórę, bardzo dobrze nawilża, to naprawdę gorącą tą maseczkę mogę już wam polecić. I ja tą maskę stosuję jako maskę nocną. Zdecydowanie jest to dla mnie maska nocna, ja jej nie będę zmywać. Myślę, że czasami przed jakimiś ważnymi eventami, przed jakimiś ważnymi może wyjściami, może przed kamerą, jak będę bardzo zmęczona, to będę również ją stosować, ale zdecydowanie skakuje ona u mnie na półeczkę z maskami nocnymi, bo jest tak dobra. I tutaj producent zaleca zostawić ją na 10-15 minut, i usunąć nadmiar chusteczką albo masować po prostu produkt w skórę. Ja bym radziła masować produkt w skórę, bo ona zostawia tak piękną, lśniącą warstwę, taką śliską jakby, że po prostu żal ją zmywać. Teraz zanurzymy się w pachnący świat olejków eterycznych, dlatego że to jest coś, co chyba najlepiej poprawia humor w wannie i w ogóle bez tego kąpiel w ogóle nie ma sensu. Jeżeli nigdy nie używałyście olejków eterycznych do kąpieli, no gorąco was zachęcam. Może najpierw przypomnę coś, co już pokazywałam. Oczywiście będzie to Enjoy the Calmness. Wprawdzie to jest olejek do ciała. Olejek do ciała, który stosujemy do nawilżania skóry, ale niektóre właśnie z olei, które wam pokażę, można stosować również do nakładania na skórę i ten olejek jest taki, że można wlać go odrobinę do wanny i skóra po prostu jest mięciutka, gładka i to jest olejek, tak jak widzicie, z płatkami róży i on przepięknie pachnie. Tak jak mówiłam, ciepło, ale też lekko cytrusowo. Ostatnio też wam opowiadałam o fantastycznym olejku REN, który jest tutaj akurat z algami i to jest taka relaksująca kąpiel do bardzo zmęczonego ciała, takiego jak moje często, czyli napięcia mięśniowe, bo tutaj też jest, z tego co pamiętam, magnez i on również przepięknie pachnie, no bo po co mieć olejek, który przepięknie nie pachnie. Jest taki to bardzo świeży, ziołowy zapach. Trochę pachnie właśnie cedrem, rozmarynem. Ostatnio też kupiłam w TK Maxie olej, ponieważ zobaczycie za chwilę, że byłam w TK Maxie na zakupach i ja zazwyczaj tam do koszyka wrzucam wszystko, co jest do kąpieli. To jest najlepszy sklep dla mnie, żeby robić takie szybkie zakupy.
I tutaj akurat niestety nie znam niemieckiego, ale jest to po prostu, z tego co widzę, kąpiel takiej chyba bardzo znanej niemieckiej marki, która też była bardzo tania. Ona jest eukaliptusem i tymiankiem. Ja po prostu bardzo lubię te dwa składniki, dlatego też często po nie sięgam. Fantastyczne. Naprawdę tutaj w zależności od tego, jaki mam nastrój, sięgam właśnie po tego typu olejki. Natomiast następna marka jest niesamowicie ciekawa, bo to jest zupełnie nowa marka pielęgnacyjna i mam takie wrażenie, że ta marka należy do Davinesa. Dlatego, że tutaj przeczytałam to po prostu gdzieś na opakowaniu, chyba na opakowaniu kremu, bo też jeszcze jest krem z tej marki. Jest to marka Comfort Zone. Takie przepiękne, przepiękne opakowanie, w którym jest luksusowy olejek do kąpieli. Nie da się inaczej go nazwać. To wygląda w ten sposób. Luksusowy. Ma też luksusową cenę. Niestety myślałam, że może te produkty będą trochę tańsze, bo ta marka teraz jest dostępna w Douglasie, ale no jest to marka zdecydowanie luksusowa. Natomiast ten olejek pachnie tak, że po prostu jego zapach zwala trochę z nóg. On jest naprawdę przepięknie skomponowany. Ja bym bardzo chciała mieć takie perfumy. Bardzo chciałabym mieć taki balsam do ciała. Użyłam go już tak troszkę, bo co kąpiel tego dodaję. Jest to tak esencjonalny kosmetyk. Tutaj również są olejki eteryczne, że nalewam dosłownie pół tej nakrętki, która jest maleńka, do całej kąpieli. I skóra jest idealnie gładka, idealnie pachnąca. Jest to dla mnie bardzo dziwne, bo tak mała ilość olejku, a efekt jest naprawdę bardzo dobry. Tutaj jest olejek z pestek winogron, olej ze słodkich migdałów, olej z róży i wanilii. Także on pachnie niesamowicie. Wiecie, jednak drogie olejki eteryczne, te najwyższej jakości, no to jest coś zupełnie innego niż czasami mamy w tych takich bardzo tanich markach albo tańszych. Powiem Wam jednak, że jest to olbrzymia różnica poczuć dobry zapach wanilii i róży, czy taki tańszy. To zdecydowanie będziecie czuły, dlatego że ja jak powąchałam pierwszy raz ten olejek, to kompletnie nie wiedziałam, czym on pachnie. Nie potrafiłam go z niczym go skojarzyć. Tak dobry jest to zapach. Również tak wysokiej jakości olei eterycznych używa Bless Me. Także też warto o tym pamiętać, że oni też mają najlepszej jakości oleje eteryczne. Dlatego tutaj kolejne produkty od nich na pewno się Wam spodobają. Teraz trochę zajmę się włosami, ponieważ o włosach też nie mówię tak bardzo często, a uwielbiam kosmetyki do włosów i jestem uzależniona od jednej marki kosmetycznej. Właściwie nie od jednej, ale od jednej. Ostatnio jestem szczególnie uzależniona i jest to marka Davines. I mam trzy nowe produkty. Ostatnio kupiłam szampon, który nazywa się Solu, dlatego że przeczytałam, że jest nowy peeling do skóry głowy z tej marki i myślę sobie, no tak, kolejny kosmetyk do włosów, może zacznę od mini szamponu, żeby w ogóle sprawdzić, czy ta linia będzie dla mnie dobra. I to jest szampon oczyszczający skórę głowy. Mówiłam Wam też w filmie z szamponami, z pielęgnacją włosów chyba kilka razy, że to jest niesamowicie ważny kosmetyk do pielęgnacji. I nie trzeba mieć olbrzymiej butli, można być taką malutką, bo stosuje się go po prostu tyle razy, ile potrzebujecie w ciągu tygodnia. W zależności od tego, ile myjecie włosy, jak często nakładacie produkty do stylizacji, jaką macie skórę głowy, to warto mieć taki szampon. Co mnie bardzo zaskoczyło, że Solu jest szamponem niesamowicie delikatnym i że są po nim po prostu piękne włosy. W razie tutaj u mnie to grzywkę dzisiaj możecie zobaczyć, ale włosy są sypkie i doskonale nawilżone. Zrobiłam eksperyment. Umyłam sobie właśnie wieczorem włosy i nałożyłam kolejny produkt, który zaraz Wam pokażę i już nie potrzebowałam odżywki, ani maski, ani niczego. Włosy po prostu były mięciusieńkie, gładkie i lśniące. Świetny szampon. Kolejny produkt, który właśnie bardzo mi się też spodobał, dlatego że pamiętacie, że mam szampon z tej linii i go po prostu uwielbiam. Jest to świetny szampon i to jest linia, która nazywa się OI. Tu akurat mam w ręku OI All in One Milk, czyli mleczko do nawilżania włosów, coś takiego, co na włosach pozostaje. I powiem Wam, że połączenie tych dwóch produktów jest po prostu fantastyczne na lata. Dlatego, że nie obciążacie skóry głowy, chronicie przed suszarką, przed prostownicą, przed słońcem również, przed w ogóle wysuszeniem włosów. Jest to olejek do wszystkich rodzajów włosów, mleczko z olejkiem Roku. Daje połysk, miękkość i aksamitność. Całkowicie się zgadza. Ułatwia rozczesywanie suchych i mokrych włosów. Dyscyplinuje oczywiście. Ja tu używam dosłownie dwóch takich małych pompek, bo ja mam po prostu krótkie włosy. Są również duże pojemności, to jest akurat mała pojemność. No i z przyjemnością, olbrzymią przyjemnością wróciłam sobie do tego produktu. To jest mój ukochany produkt, jeżeli chodzi o Davinesa. Ostatnio mi się skończył i kupiłam następny, bo jakoś nie mogę bez niego żyć. To jest Momo Conditioner, czyli nawilżająca, intensywnie nawilżająca maska, która, słuchajcie, jest zrobiona z melona. To, jak ona pachnie.
Nawilżająca odżywka do włosów suchych lub odwodnionych z ekstraktem z żółtego melona. Tą odżywkę zostawiacie na włosach 3 do 5 minut. Ja zostawiam ją dosłownie na minutę, bo nigdy nie mam cierpliwości i włosy są po prostu rewelacyjne. Nawilżone, lśniące i pięknie pachną. Uwielbiam Davinesa. Także cóż, na pewno będzie więcej produktów, bo teraz mam wielką ochotę przetestować więcej ich szamponów, bo to jest mój dopiero drugi szampon z tej marki i właśnie myślę teraz, żeby kupić może szampon Momo, ale to tak na razie myślę, mam dużo szamponów, więc może na razie nie. Do pielęgnacji ciała w zasadzie nie mam nic, dlatego że ostatnio zrobiłam bardzo długi, obszerny film o różnych balsamach, olejkach, tego co po prostu lubię używać do ciała, jak pielęgnuję też skórę ciała w inny sposób, o moim właśnie masażu, czym go wykonuję i jak złuszczam również skórę. Ale mam bardzo fajny produkt akurat do skóry dłoni i to jest taka marka, której też nie znam, marka organiczna, nazywa się Grams, tak jak widzicie. Ma ona w logo ziarenko kawy, dlatego że jej produkty są z kawą. A tak jak wiecie, kawa w kosmetykach, złuszczanie, kocham. Po prostu kocham. Fakt, że możecie zmieszać sobie odrobinę olejku, kawę i po prostu zrobić sobie peeling ciała czy dłoni, ale bardzo mi się ten produkt spodobał. I to jest produkt dla osób, które być może cierpią na jakieś alergie, dlatego że on jest bez parabenów, nie jest perfumowany, nie zawiera żadnych sztucznych barwników. To są organiczne ziarna kawy, które są dodatkowo odzyskiwane. Jest on polecany do skóry bardzo, bardzo suchej. Jest to taki po prostu czarny peeling, fantastyczny do rąk, naprawdę jest świetny. Ale ponieważ ja dłonie, powiem Wam szczerze, zapominam czasami o pielęgnacji dłoni, bardzo go lubię na dekolt. Bardzo go lubię na dekolt, właśnie tutaj gdzieś okolice ramion, dekoltu. Potem skóra wygląda fantastycznie, także myślę, że on nie tylko do dłoni się nadaje. A teraz chciałam pokazać Wam coś bardzo wyjątkowego, co jest też nowością marki Bless Me Cosmetics, dlatego że marka Bless Me Cosmetics, jej twórczyni w ogóle jest masażystką, doskonałą masażystką, ale również jest doskonałą makijażystką, więc ona zajmuje się makijażem, ale zajmuje się też masażem. Ona zawsze, zanim zacznie robić cokolwiek z twarzą, najpierw robi masaż. I marka Bless Me stworzyła produkt, który uważam, że jest po prostu rewelacyjne, dlatego że przepięknie pachnie, nadaje się do masażu, ale również nadaje się do domu i są to świece zapachowe. Bardzo się cieszę, że je mam, bo są to najlepiej pachnące świece zapachowe, jakie miałam do tej pory w życiu chyba. Co je wyróżnia? Co wyróżnia te świece, to jest to, że to są świece do masażu również. Nie tylko do postawienia, żeby się paliły, wiesz, żeby uwalniały ten przepięknie obłędny zapach. Naprawdę ten zapach jest tutaj obłędny. Jeżeli tak jak ja kochacie paczulę, sandałowiec i śliwkę, to po prostu się zakochacie. To nie są tanie świece, bo one są na najwyższej jakości i na najwyższych stężeniach olejków eterycznych. Są to również świece oczywiście sojowe z bawełnianym knotem. Tak. Właśnie, nie powiedziałam jak się nazywają. Ta się nazywa Bless Your Night, a ta się nazywa Bless Your Day. I ta pachnie jak kosmetyki Bless Me, dlatego że tutaj jest trawa cytrynowa. Samo wdychanie już poprawia mi humor, ale jest też geranium i jest kadzidło. Ta jest taka po prostu głęboka, taka trochę mroczna, taka a ta jest świeża, ale ona też nie jest taka, wiecie, świeża w taki sposób. Tak jak dokładnie pachnie, jak mówiłam, jak kosmetyki Bless Me. Myślę, że naprawdę poprawią mi humor. Szybko napisałam do Anety od razu, jak dostałam od niej tą przesyłkę. Rób perfumy. Rób perfumy, bo ja po prostu będę czekać. Bo myślę, że albo balsam do ciała o tym zapachu, albo olejek do ciała o tym zapachu. Mam nadzieję, że będą olejki do ciała. Naprawdę mam taką nadzieję, bo ja bym chciała te zapachy mieć na ciele przez cały dzień. Więc myślę, że jak trochę wosku mi się tutaj spali, to zdecydowanie spróbuję użyć ich do masażu i powiem Wam, co myślę, bo oczywiście jeszcze było mi ich żal używać, dopiero zaczęłam je palić. I myślę, że tym pozytywnym akcentem mogę zakończyć ten film. Naprawdę powiem Wam, że doskonale poprawia mi to nastrój. Potem jeszcze tylko idę do sypialni, spryskuję sobie poduszkę moim ulubionym sprayem. Deep Sleep Pillow Spray, ale możecie sobie po prostu zrobić taki spray z olejku lawendowego i na przykład jakiegoś rodzaju hydrolatu, tylko trzeba sprawdzić, czy nie pobrudzi poduszek. Natomiast ten spray, tak jak wiecie, uwielbiam i on po prostu mi towarzyszy, jak zasypiam. I w dzisiejszym filmie to już jest wszystko. Ja się tutaj nawąchałam, namówiłam. Myślę, że produkty były naprawdę świetne. Mam nadzieję, że wiele z nich po prostu Was zainspiruje do robienia wieczornego spa. Jeżeli macie ochotę zobaczyć więcej filmów tego typu, to oczywiście piszcie wszystko w komentarzach na dole. Może chcecie, żebym zabrała tutaj inny rodzaj produktów. I zapraszam Was oczywiście serdecznie ponownie do moich kolejnych filmów już w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia!